Gratulując nagrody, nawiążę do pani wystąpienia, ponieważ odnosząc się do szklanych domów Żeromskiego, wskazała pani na to, że to jest rodzaj utopii. Co zatem musi się jeszcze w obszarze mieszkalnictwa zmienić, żeby to marzenie było coraz bardziej realne? Myślę o ładzie regulacyjnym, ale pewnie nie tylko. Rozwój mieszkalnictwa to jest bardzo długoletnia sprawa i proces, który ja osobiście prowadziłam od czasu transformacji ustrojowej od 91 roku w swoim zakresie oczywiście, który polegał na wymyślaniu, analizowaniu najlepszych dla polskich rozwiązań w dziedzinie hipoteki, w dziedzinie modernizacji ksiąg wieczystych, a także stworzenia ustawodawstwa dla powstania banków hipotecznych i emisji listów zastawnych. Myślę, że to jest właśnie przyszłość dla finansowania mieszkalnictwa, żeby były ustabilizowane dobre oferty kredytu hipotecznego i aby były na nie długoterminowe środki. To jest w tej chwili największa bolączka. Skąd brać środki o odpowiednim niskim oprocentowaniu, stałym oprocentowaniu, które banki mogą oferować na finansowanie mieszkań. Nadal bowiem budowa czy zakup mieszkania jest to wydatek przekraczający możliwości krótkoterminowe przeciętnego obywatela i kredyt hipoteczny jest tutaj niezbędny. W tej chwili już kilka takich wyspecjalizowanych instytucji coraz bardziej masowo emituje listy zastawne poprzez te papiery z rynku kapitałowego, krajowego, zagranicznego ściągane są środki i udostępniane w formie kredytu hipotecznego. Myślę, że ta komercyjna, prosta droga jest tu najważniejsza. Programy rządowe, nie można na nie liczyć, one są, one się kończą. Przewiduję, że nie będą odgrywały mimo pewnych deklaracji politycznych jednak wielkiej, masowej roli w finansowaniu budownictwa. Stawiam na komercyjne zasady, transparentny rynek, dobrą legislację, która powinna pomagać. Już niedługo wejdą w życie nowe regulacje wydane przez Komisję Nadzoru Finansowego, które będą motywowały banki do udzielania kredytów na stałą stopę procentową. Tego produktu na polskim rynku kredytów hipotecznych brakuje i myślę, że to jest ważny element, któremu kibicuję, żeby w najbliższych latach można było zaciągnąć kredyt na stałą stopę, nie martwić się w długoletnim okresie spłacania, czy kurs wahnie się, czy stopa procentowa pójdzie w górę. Ta długoterminowa stabilizacja i perspektywa jest dla klientów najważniejsza. Co z instrumentów sprawdzonych w krajach rozwiniętej gospodarki rynkowej można by jeszcze implementować do naszego systemu prawnego? Jest kilka rzeczy, w których w Polsce one się rozwijają, ale może w niedostatecznym jeszcze wymiarze. Należy do nich na pewno stopień elektronizacji i automatyzacji dostępu do różnych produktów finansowych, w tym do kredytu hipotecznego. Począwszy od samej informacji o nieruchomościach, o zabezpieczeniach, no, mamy wspaniale i solidnie funkcjonujący system elektronicznych ksiąg wieczystych. To jest postęp na miarę światową, że z każdego prywatnego komputera możemy
wejść do informacji o wybranej księdze wieczystej nieruchomości, ale jeszcze skuteczniej byłoby móc złożyć elektroniczne wnioski o wpisy, o zarejestrowanie zabezpieczeń kredytów, o przelew wierzytelności hipotecznych. To wszystko, co wiąże się z komercyjnym obiegiem kredytowym na kanwie zabezpieczeń hipotecznych, jeszcze mogłoby być, uważam, lepiej zelektronizowane. Druga rzecz, skoro jesteśmy już przy tych specjalistycznych instytucjach, jakimi są banki hipoteczne, bo to na nich będzie spoczywało finansowanie budownictwa w coraz większym stopniu. Są takie idee dobrze funkcjonujące w niektórych państwach Unii Europejskiej, w Szwajcarii, na Węgrzech, w Danii, kiedy to banki konsolidują swoje działania dla emisji listów zastawnych celem pozyskania kapitału w tak zwanych poolingowych systemach. Myślę jako prawnik, że jednak z punktu widzenia efektywności ekonomicznej to jest taki kierunek, który powinien w Polsce zaistnieć, ażeby banki pulowały udzielane kredyty, bo one są wystandaryzowane i bardzo podobnych kredytów hipotecznych udzielają banki duże, banki małe, w zasadzie wszystkie w tej chwili komercyjne banki mają w ofercie kredyt hipoteczny i można by je komasować do jednego czy kilku emitentów listów zastawnych, które zbiorczo doprowadzałyby do emisji na większą skalę z lepszym wejściem na rynki europejskie dla pozyskiwania kapitału. Tutaj ta konsolidacja współpracy i odpowiednie ustawy w takiej właśnie idei poolingu dla listów zastawnych byłaby w najbliższym czasie konieczna.